No i się maderko. Będę budował sobie przystawkę do szlifierki w typie lisi ogon. Potrzebuję taką piłę do podcinania gałęzi w sadzie. I tak, byłem na złomowcu, kupiłem sobie blachę trójeczkę. Kupiłem sobie kawałek rury. No i tutaj miałem już piłkę, szlifierkę, otwornicę. I co? Jedziemy z koksem. Jedziemy z koksem, budujemy lisi ogonek. Miejmy nadzieję, że to coś z tego wyjdzie. Także co? Jedziemy z koksem. Ej tak, planuję to zbudować w taki sposób, żeby to było niejako kontynuacja środka tutaj tego całego. Żeby to za bardzo nie odchodziło w tą stronę. Żeby to nie było takie przeciążone na jedną stronę, tylko żeby to było raczej w jednej linii. Także co? Wezmę, dotnę sobie tutaj tą trójkę blachę. Wywiercę otwór 43, taki jak tu jest. Cztery otworki szóstki na te śrubki. I wtedy kontynuacja będzie tutaj od tego całego czpienia obrotowego. Będzie przejście i niejako kontynuacja tutaj tej blachy. O. Także taki plan. Dobra, to co? Docinam blachę sobie. Taką powiedzmy tutaj. O, 7 cm na gdzieś około 17. Wywiercę ten duży otwór i te 4 małe. Także co? Jedziemy z koksem. Wiercę tutaj ten otwór, o. Żeby ta blacha weszła ładnie na ten kołnierzyk aluminiowy. Będzie miała lepsze oparcie. Na swojej całej powierzchni. I będzie to bardziej sztywna konstrukcja. No i dobra, wyciapane. I teraz to kółeczko będzie tu. O, tak jak teraz. Proste, proste. O, trochę podrównane i jest grejte, grejte. No i tak. Przenosimy wymiarki otworków, żeby później to wszystko ładnie pasowało. No. Żeby nie było komplikacji niepotrzebnych. Tak, tak. I wiercimy dziureczki albo otwory, jak kto woli. No i tak jak widać, solidną podstawę już mamy. Oczywiście to będzie przycięte. Tu jeszcze będą dane takie blaszki wzmacniające. Nie dorobiłem tego specjalnie z grubej blachy, żeby to nie było ciężkie. Ale jak tutaj dam, kurwa, tutaj takie o, z blaszki powiedzmy, płaskowniczki wzmacniające z jednej strony i z drugiej strony, to będzie to wystarczająco mocne i będzie dalej lekkie. No i tak, żeby tutaj obniżyć punkt, który będzie zamieniał punkt obrotowy na pozofisty, zamiast oryginalnych tutaj tych blaszek z dziurkami, zastosuję coś takiego. Mam takie o końcóweczki, które pasują na idealnie tutaj na ten cały gwint.
A było to kiedyś wiertło diamentowe do wiercenia specjalnie na szlifierkę. Wyglądało to właśnie w taki sposób. Tu jest diament. I tym wierciłem sobie w płytkach bardzo twardych otworki 6 mm pod kołeczki. A te, które mi się pozużywały, sobie po prostu zostawiłem. Poobcinałem te końcówki niepotrzebne, które już były zużyte. I teraz mam o coś takiego. I proszę bardzo. Kto by pomyślał, że to się może przydać? No i tak, zrobię tutaj takie wzmocnienie wzdłużne. Z jednej strony i z drugiej strony, żeby to miało swoją sztywność. I żeby miało jeszcze podparcie w dwóch miejscach. Nie tylko tutaj na tych czterech śrubkach, ale tu jeszcze tu i tu. Także wytrasowałem sobie taką, o, nie wiem czy to będzie widać, widać, blaszkę. Tu będzie otwór dziesiąteczka i będzie to pospawane z jednej strony i z drugiej strony. Także wycinam jedno, według tego później odtrasuję sobie drugie. No i tak, zrobiłem takie dwie blaszeczki wzmacniające, jedna i druga, identyczne. I teraz one będą, ten otworek będzie wywiercony tu. I w ten sposób o, będzie to tutaj zamontowane i pospawane. I z drugiej strony coś zupełnie takiego samego. Czyli to będzie o wzmocnienie takie, że mucha nie siada. Będzie konstrukcja lekka, zwiewna i bardzo sztywna. O i tak, właśnie o takim czymś rozmawiałem do Was. Także tu będzie to pospawane. Oczywiście to będzie przycięte, ta blacha szeroka. Żeby to miało taki powiew lekkości i świeżości. A tutaj, żeby zrobić torowisko do zmiany obrotowego na posuwisty, myślę, że w zupełności starczy, jeżeli kuda to będzie tutaj o właśnie tej szerokości. Także blaszka, powiedzmy 2 cm, która będzie napędzała cały ten blade, całe te ostrze, będzie w zupełności miała dużo miejsca. Ale najpierw wykonam tutaj właśnie to miejsce dla tego ruchu posuwistego, a dopiero później to przyspawam na swoje miejsce i to przytnę, żeby czasami nie zrobić jakiegoś uczniowskiego błędu. Także co? Jadę z koksem dalej. No i proszę bardzo, mechanizm obrotowy z przemianą na posuwisty już jest zrobiony. Także tu będzie się to kręciło, a to będzie się poruszało w lewo i w prawo na tym mimośrodzie. Także ruch będzie około 3 cm w jedną i w drugą stronę. Myślę, że tyle w zupełności starczy. No i tutaj, tak jak widać, dwa płaskowniczki przyjdą. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. I tutaj zrobię taką kieszonkę stabilizacyjną. Te dwie blaszki są tej samej grubości co to, ale jeżeli ją tutaj pospawam najpierw z jednej strony, potem z drugiej strony, to ona się delikatnie podniesie i wtedy jeżeli to zakryję z góry i znowu już pospawam z jednej strony i z drugiej strony blaszkę przykrywającą tą wszystko, to zrobi się przestrzeń, że to będzie wszystko tam sobie w środku latało. No i oczywiście jeszcze tawocik, który to wszystko weźmie i nasmaruje. Także co? Spawam to i zakrywam to z wierzchu blaszką, żeby utworzyć kieszeń taką stabilizującą te całe moje urządzenie o ruchu posuwisto-zwrotnym. Także co? Jedziemy z koksem. A i tak, kieszoneczka zrobiona. I to nawet kurczę się wraca. No. Także będzie sukces. Dobra, jedziemy dalej z końcem. Nie ma co się tutaj zastanawiać.
No i tak, z tej strony już kieszonka, tak jak było powiedziane, zrobiona. Z drugiej strony tutaj, o, już są chewciki, trzy. Z drugiej strony trzy, także tutaj to już jest praktycznie rzecz biorąc sprawa załatwiona. Teraz co? Teraz przytnę tą blachę na odpowiednią długość. Tak, żeby, no razem z tymi tutaj, o, przytnę to w ten sposób. I zrobimy tutaj stopę, taką, którą będzie można się oprzeć o drewno na przykład, żeby piłka nam nie podskakiwała. Także co, jedziemy z koksem. No i tak, do tego mojego urządzonka, o, prawie gotowego, wziąłem, dorobiłem jeszcze rączkę, żeby było dobrze trzymać. Z tej strony będzie ten, ta szlifierka. A tutaj będzie jeszcze do trzymania w boku, kurczę, także będzie profesjonalizm pełen. Oczywiście to jest wszystko przykręcane. To jest przykręcona, wywiercona śruba kopułkowa. No i miejmy nadzieję, że to będzie, kurwa, wspaniała przystaweczka do szlifiereczki. Dobra, jadę teraz dalej z koksem. Muszę teraz zrobić mocowanie do brzeszczotu. Tutaj tego całego. O. Taki, żeby on się tutaj mi pięknie trzymał. Także już jadę z koksikiem. Jadę. No i tak. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Ta moja cała maszyneria. Ale tutaj ten punkt jest troszeczkę niebezpieczny. Dlatego postanowiłem dorobić tutaj coś takiego. Będzie osłona. Będzie to tutaj, o, przyspawane. Potem będzie to przygięte w dół. Tak. I tutaj te pazurki będą przygięte jeszcze raz w dół. Dobra, za czym to przyspawam, to najpierw to wygnę i wam pokażę, o co mnie chodzi. O co mnie chodzi. No i tak, o taką właśnie osłonkę mi tutaj chodziło, żeby to było zabezpieczone przed niekontrolowanym dotknięciem tego tutaj całego urządzenia, które zaczyna mi tutaj, będzie wirowało. Także mniej więcej to tak będzie wyglądało. Dwa spawiki i wszystko. No i tak by miała mniej więcej ta przystawka do tej szlifierki wyglądać. Także w 100% zrobiona. Zostało jeszcze tylko ładnie to wziąć i pomalować, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. Nie jest nadmiernie przeciążone to wszystko. To jest, jakby nie patrzeć, taka konstrukcja pudełkowa. No i myślę, że zda egzamin. Po malowaniu będą testy. Także tak to właśnie w moim zamyśle miało mniej więcej wyglądać. Te całe ustrojstwo. No i dobra, maluję to, rozbieram i maluję. No i dobra, maszyna zrobiona. W 100%, proszę bardzo. Wygląda to nieźle. Przesmarowana dogłębnie, ta w ociku wszędzie dane, tak żeby to się pięknie ślizgało. No i próbujemy to ciąć. Raz. Kurczę, jest z tyłu deska, tomby. Także maszyna aż furczy. Tomby to wytnę. Tak, tam z tyłu deska jest. Jeśli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie poluka w górę. No i siemandero, siemandero. Także maszyna aż furczy, także jeszcze raz obejrzeć. Superaśna, lekka przystaweczka do wyrzynania deseczek na przykład w paletach. Także
Jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i siemandero!